Witam serdecznie, mój goście Michał Filipowicz. Kruźlowa? Kruźlowa. Michał, co się stało? Bo do ćwierćfinału szliście jak burza, fantastyczne pojedynki i dyspozycje, a w ćwierćfinale 0-5. Wasz słaby mecz? Czy pomóc zagrać tak wybitnie? Myślę, że my też mieliśmy osłabienie w swoim zespole, bo brakło niektórych graczy, musieli już opuścić. No ale też bardzo dobrze grali nasi przeciwnicy. Co powiesz właśnie o przeciwnikach? No życzę im jak najlepiej, no. Myślę, że mają dużą szansę na wygraną dzisiejszego turnieju. Zaskoczyli czymś szczególnym? Zaskoczyli czymś szczególnym, no. Na pewno, no. Bardzo dobrze grali. Moim zdaniem to tyle, no. Jeżeli chodzi o wasz zespół, upatrujesz tą porażkę tylko w personaliach, że brakło kilku osób na ćwierćfinałach, czy z perspektywy taktyki też czegoś brakowało? Taktyki, coś mówiąc może z perspektywy sportowej? Myślę, że był trochę chaos już po pierwszej bramce, jak straciliśmy ją. Mogliśmy też inaczej się zachować, no ale no wyszło jak wyszło. Kruźlowa, pierwszy turniej jesienny, awans do ćwierćfinału. Powtórzyliście to samo w tym turnieju, więc tak naprawdę patrząc na wyniki nie jest źle. Jesteście chyba zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni, myślę. No. Jest dobrze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.